Dobrze, bardzo dobrze. Wykapana Keta, nieprawdaż? Sei arrivato! Tata wrócił. Co to za zamieszanie? Spokojnie. Czy przywiozłeś mi prezent? Kochanie, byłem zajęty, nie miałem czasu. To będzie cię drogo kosztowało, zamiast prezentów chcę pieniądze. Zostaw ojca w spokoju. Dobrze. Weźmiesz prysznic? Kąpałem cię przed wyjazdem. Chcesz coś zjeść? Dziękuję, jadłem w samolocie. Chodźmy do naszego pokoju. Nie, wezmę tylko parę dokumentów i wychodzę. Kolejny wyjazd? Nie obawiaj się. Muszę iść, czekają na mnie, mam mnóstwo zajęć. Mój Boże, ci biznesmeni. Co dzięki interesom twojego męża możemy prowadzić takie życie? Co ty robisz? Amelio, podsłuchiwałaś? Nie, proszę pani, sprzątałam. Więc nie przeszkadzaj sobie. Chodźmy do sypialni, proszę cię. Amelio, nie było mnie tylko przez 2 dni. Źle mnie zrozumiałeś. Odbierz. Tak, proszę pani. To musi być do mnie. Oskar i Fermin mieli po mnie zadzwonić. Pronto? Halo? Kim są rodzice Marii? Kto jest jej ojcem? Pronto? Halo? La signorina Maria. Poproszę panienkę Marię. Ten głos. Piccole cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina. Il ritratto di un momento già vissuto, innamorato. Grecia Colmenares e Jorge Martinez. Di speranze, sentimenti e delusioni. Il film è Maria, odcinek 19. Inutilmente un'avventura così la mia vita. Scenariusz. W pozostałych rolach. Piccole cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, incoscienza di un momento, e sei donna. Innamorarsi e scoprire nei tuoi occhi orizzonti di silenzi, di dolcissime emozioni. Tutto è niente. Reżyseria. Tutto e niente, evanescente, ombre di sera, che il nuovo giorno poi cancellerà. Che cosa c'è? O co chodzi? Niente. Nie, nic. Venga a rispondere. To do pani. Do mnie? Służba nie powinna korzystać tu z telefonu. Wiem, proszę pani, ale proszę przyjąć. Kto dzwoni? Nie pytałem, proszę. Dziękuję, doktorze Arocha. Nie wymieniaj mojego nazwiska. Nie chcę, żeby wiedzieli, kim jestem. Powiedz, że jestem twoim ziomkiem, ale nie mów mojego imienia. Tak.
Come? So. Nie mają krzty szacunku. Nie rób skandalu z powodu telefonu do dziewczyny. Powiedziałam jasno, że nie wolno korzystać z telefonu. Ostatecznie nie jest niewolnicą. Daj palec, to za rękę chwyta. Nie znasz jej. Nigdy nie macie w domu. Nie bierz się za mnie. Wybacz. A nie mam racji? Kiedy odebrałeś, powinieneś był powiedzieć, nie, służba nie może korzystać z telefonu. Nie zapytałeś nawet, kto to. Za nie mówiłeś. Kto tam? To ja, pani Amelio. Nie przeszkadzaj. Spytaj, co chcę. Chciałam przeprosić panią. Kompromitujesz mnie w oczach służby. Wejdź. Czy można? Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Zobaczymy. Maria. Kto to dzwonił? Mój kolega, pani Arocha. Jak się nazywa? Nie zna go pan. Pochodzi z moich stron. Przywiózł wiadomości od rodziny. Nazywa się Roberto. Dobrze. Możesz odejść. Przepraszam. Wiesz, że kłamała? Chyba tak. Co ci jest? Wydało mi się, że to był głos Claudia Linaresa. Boże, nie wymawiaj tego imienia. Panuj nad sobą. To imię przejmuje mnie dreszczem. Nie chcę do tego wracać. Minęło wiele lat. Takie sprawy tracą z czasem wagę. Nie dla mnie. Nie mogę zapomnieć tego człowieka. Wolałabym go nie znać, żeby nigdy nie istniał. Gdybyś wiedział, jak ciężko żyć z wyrzutami sumienia. Sumienie? Nie jestem jego niewolnikiem. Mam na sumieniu tylko to, co chcę. Resztę, to, co mnie trapi, wszystko, co może mnie niepokoić, oddalam od siebie, zapominam. Ledwie pamiętam, że istnieje. Nie wszystko można zapomnieć. Nie ulegaj zbędnym sentymentom. Felipe. Czy to mógł być on? Głos wydawał się jego. Źle, że ci o tym powiedziałem. Muszę już iść. Nie. Nie chodź jeszcze. Musimy porozmawiać. To głupiec, mamo. On ma rację, moja droga. Zakpiłaś z niego, grając tę farsę. Czy niedyspozycja to farsa? Słusznie, że ci nie uwierzył. Gdybyś go zobaczyła, kiedy mu powiedziałam... Nie, kochany, nic z tego. Jak mogłaś to zrobić? Tuż przed hotelem. Bawi mnie ta gra. A gdyby odkrył, że to gra? Kiedy to odkryje, będę już w bieli. Dobrze wiesz, że tak nie można. Nawet do ślubu cywilnego można się ubrać na biało. Dzwonił do ciebie? Nie. Ale zadzwoni. Za chwilę będę u was. Tak, pół godziny. Do zobaczenia. Teraz mogę już spać. Ale od dłuższego czasu nie mogłam. Jakby jakaś zmora dręczyła mnie, że nie dotrzymałam słowa. Uspokój się. Potem pozbyłam się tej zmory, bo moje sumienie powiedziało, że zrobiłam dobrze. Jeśli twoje sumienie przyznało ci rację, to wystarczy. To był mój obowiązek skończyć z tym, co przynosiło wstyd naszej rodzinie. Widzisz, że to jasne? Po co denerwować się jakimś imieniem? Czuję się winna i boję się kary. Staraj się uspokoić, moja droga. Mówisz tak, bo sobie nic nie wyrzucasz. Nie. Myślę o mojej rodzinie i mojej pracy. Nie martwią mnie inni. Ten człowiek był winny i zasłużył na to. Nie o to mi chodzi. Myślę, że
On mnie szuka. Se quest'uomo mi sta cercando, riesce. I kiedyś znajdzie. Senti, dajmy spokój. Może to nie był jego głos. O jednym nie wiesz. O czym? Claudio Linares nie żyje. Kłamiesz. Nie żyje. Nie. Jestem pewna, że przeszłość powraca. Jestem pewna. A gdzie mój brat? Wyszedł. Powiedział, że zaraz wróci. Kiedy wyjdzie, nie pamięta drogi do domu. Jeśli nie masz nic lepszego do roboty, możemy pogadać. O muzyce? Nie wiem, o czym chcesz. O literaturze? Czemu nie? Witam. Jenny powiedziała, że tu jesteś. Amelia chce z tobą mówić. Trzymaj język za zębami. Lepiej, gdyby ona liczyła się ze słowami. Proszę cię, Diano. O literaturze porozmawiaj z moją matką. Co Diana miała na myśli? Nie, nic. To tylko żart. Diana chciała porozmawiać o literaturze. Ona? O literaturze? Miałaby lepszy charakter, gdyby trochę czytała. Na nieszczęście romantyzm ginie. Dla nich trącę myszką, bo kocham poezję. Poezja to pokarm dla duszy. Dziwnie to brzmi w ustach młodzieńca. Dlaczego, pani Olgo? Olga. Mówiłam, że przyjaciele moich dzieci mówią do mnie Olga. Tak, proszę pani, przepraszam. Olgo. Bardzo poetyczne imię. Olga. Jak muzyka. A więc jak muzyka, czy poetyczne? I to. Jesteś uprzejmy, dziękuję. Powiedziałem prawdę. Już jestem. Co chciała? Żebym jej pomogła zorganizować przyjęcie. Mam nadzieję, że zgodziłaś się. Możesz być spokojna. Aż się prosi powiedzieć, jaka matka, taka córka. Albo lepiej, z cudownego krzewu, przepiękna róża. No proszę, mamy nowego poetę. Proszę. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Matyldo. Zje pan tutaj? Tak. Powiedz Marii, żeby przyniosła mi śniadanie. A gdybym ja przyniosła, to nie to samo? Nie to samo. Dlaczego? Bo nie. Mądrej głowie dość dwie słowie. Mogę panu coś powiedzieć? Mimo wszystko ja przyniosę. Chyba, że woli pan, żeby przyniosła Keta. Wolę, żeby przyniosła Maria. Niemożliwe. Dlaczego? Poszła sobie. Co? Proszę się nie bać. Dziś ma wolny dzień. Iwano, wybacz, ale nie chcę, żeby wasze sprawy komplikowały mi życie. Nie, mam zły dzień, do tego boli mnie głowa. Źle się czuję. Tak, moja droga, rozumiem cię. Może nie chcę cię widzieć. Mogę ci coś doradzić? Czasami kobieta nie zdaje sobie sprawy, że nadmiernie naprzykrza się mężczyźnie. I naraża się na utratę go. Muszę kończyć. Ktoś puka. Tak, rozumiem cię. Spróbuję ci pomóc. Do widzenia. Proszę.
La colazione. Śniadanie, proszę pani. Vieni, Matilde. Wejdź, Matyldo. Mio Dio. O, grazie. Dziękuję. Hai portato. Przyniosłaś aspirynę? Sì, tak, proszę pani, ecco, jest tutaj. Sì, dziękuję. Życzy pani sobie coś jeszcze? Czy Maria ma dzisiaj wolny dzień? Tak, już wyszła. Zwierza ci się? Kto do niej dzwoni? Z kim się spotyka? Czy ma chłopaka? Nie, naprawdę nic mi nie mówi. Jesteś śliczna. Matilde. Wyglądasz jak księżniczka z bajki. Pisz sobie za mnie? Nie. Masz taki blask w oczach. Jesteś śliczna. Można wiedzieć, dokąd idziesz? Tajemnica. Do adwokata? Nie. Kłamczucha. Tak. Powodzenia. A, zapomniałabym. Pani wypytywała o ciebie. Dokąd chodzisz, czy masz chłopaka, co robisz? I co powiedziałaś? Idę już. Dziękuję, Matyldo. Jeśli nie wrócę, to znaczy, że zginęłam. Maria. Dokąd idziesz? Ty akompanię. Podwiozę cię. Mam wolny dzień. Domyślam się. Mi sembra giusto. Dobrze, że wychodzisz. Dokąd cię podwieźć? Nigdzie. Jak to? Wychodzisz i nigdzie nie idziesz? Przejdę się trochę. Dobrze. Możemy pójść razem. Nie, proszę pana, to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że nie. Proszę nie pytać. Zgoda. Jeśli tak mówisz, to pytania są zbędne. Idź na spacer. Z kim się umówiłaś? Z Oskarem? Nie. Nie ma pan prawa tak myśleć. Ale mam prawo źle się czuć.
cosa? Sotto corito, kasztanowa peruka, klientka czeka. Ma come, non era to nie ta? No, nie. Non era questa. Ma che cos'è? Co ci jest? Corita? Nie wiem, jestem roztrzęsiona. Dlaczego idzie ci jak spłatka? Spędziłaś dwa cudowne dni, powinnaś być szczęśliwa. Pewnie, ale boję się, co powiedzą w domu. To tylko słowa. Nie bierz sobie zbyt do serca. Jeśli chodzi o matkę, to tak, ale ojciec na pewno nie skończy na słowach. Bije cię? Nie raz. To powiedz, że jeżeli cię dotknie, opuścisz dom. Już mu to powiedziałam. Boję się. A jeśli nie posłucha, to odejdziesz. Dokąd? Znajdzie się kącik w moim domu. Mówi pani poważnie? Oczywiście, głupta się. Myślisz, że zostawiłabym cię na ulicy? Bądź spokojna. Nie na długo. Twój kochasz zapewni ci apartament. Tak się mówi. Byłam z nim dwa dni, ale nic nie wspomniał o mieszkaniu. Na wszystko przyjdzie czas. Kiedy pomyśli o tych dniach spędzonych z tobą, a nie zawsze wykombinuje podróż, to dojdzie do wniosku, że jeśli chce się z tobą spotkać, musi znaleźć ci mieszkanie i jesteś urządzona. I stary zabije nas oboje. Nie zabije nikogo. Ojcowie są odważni wobec dzieci. Ale chciałabym zobaczyć, czy wobec szefa. To ja, Maria. Nie, jestem na mieście. Mam wolny dzień. Czy będzie pan w domu? Tak. Nie mogę teraz mówić. Powiem panu potem. Tak, proszę zaczekać. Na razie. Maria. Co za przypadek. Jak leci? Dziękuję. Wie pani, dlaczego tu jestem? Złapała mnie straszna ulewa i musiałem się schować. Pada? Tak. Ale proszę się nie martwić. Jeśli pani pozwoli, odwiozę panią taksówką, bo jestem bez samochodu. Dziękuję, nigdzie nie idę. Domyślam się, że musi pani wrócić do domu. Tak, ale później. A teraz? Przepraszam, czeka pani na kogoś? Tak, na koleżankę. Cieszę się, że ma pani koleżanki. Przestało. Słucham? Przestało padać. Di piove. Sì, meglio. Wreszcie złapię taksówkę. Naprawdę nie skorzysta pani? Nie, dziękuję. Dobrze, mam nadzieję, że następnym razem nie będzie pani czekała na koleżankę i pozwoli pani towarzyszyć sobie. Dziękuję. Mimo wszystko są mężczyźni, którzy nie mają ukrytych zamiarów. Nawet jeżeli Juan Carlos myśli inaczej. Juan Carlos? Wychodziłeś? Eri uscito? Pojechałem zatankować benzynę. A co? Rozmawiałam z Iwaną. Narzekała, że nie dzwonisz. I nie zadzwonię więcej, mamo. Co zaszło między wami? Nic. Zupełnie nic. Jeżeli nic nie zaszło, dlaczego jesteś taki zirytowany? To długa historia. Mówić o tym to byłby nie takt. Dobrze. Gdyby Iwana zadzwoniła, co powiedzieć? Powiedz, że nie chcę rozmawiać, bo... Dlatego, że nic się nie stało. Ona zrozumie. Zadzwoniłaś do Juana Carlosa? Tak, ale nie było go. Albo kazał tak powiedzieć. Rozmawiałam z jego matką.
lei. Z nią. E non doveva aiutare. Miała ci pomóc w zdobyciu go. Mamma, piantala con questa ironia. Mamo, po co ta ironia? Twoja pomoc nie była skuteczniejsza. Ja nie pomagałam, doradzałam ci. To wielka różnica. Źle zrobiłaś, że mnie nie posłuchałaś. Tak? Gdybym posłuchała, byłabym teraz żoną Juana Carlosa. Czy tak? Może nie byłabyś żoną, ale on czułby się bardziej zobowiązany. Ja bardziej, bo mogłabym być w ciąży. Nie rozumiem twojej manii widzenia tylko najgorszych stron. Każdy podbój to ryzyko. Jeżeli chcemy zdobyć fortunę Aroczów, trzeba zaryzykować. Naturalnie. Nawet za cenę dziecka, tak? Czy musisz mówić z taką zaciętością? Moja droga, jeśli zamiast rad chcesz pomocy, pozwól, że zrobię to po swojemu. Już dosyć tego hałasu. Olga! Olga! Co się stało? W tym domu gwizdzą sobie na moje polecenia. Powiedziałam Oldze, że mam już dosyć tej muzyki. Tony miał twoją zgodę. Tak, ale zakpił sobie ze mnie. Mówił o muzyce, a to jest obrzydliwość. Wybacz, ale twoja opinia jest subiektywna. To moja opinia i mój dom. A poza tym, jeśli nie mogę wtrącać się do twoich spraw z Iwaną, to czemu ty mieszasz się do moich spraw? Masz rację. Ale czy zamiast z ciocią Olgą mogę porozmawiać z Tonim? Zgoda. Mam nadzieję, że ci się uda. Santo Dio. Świetnie. Lubię mieć do czynienia z hojnymi klientkami. Co się stało, serdeńko? Gdzie tu moja matka ze swoimi losami na loterię? Co z tego? Nie rozumie pan? Jeśli się dowie, że nie byłam w domu, zrobi piekło. Niech przyjdzie. Powiem jej prawdę i zobaczymy, czy zapewni ci to, co ten pan. Nie, proszę nic nie mówić. Dlaczego? Wcześniej czy później dowie się. Proszę mnie zrozumieć. Mimo wszystko to moja matka. Wstydzę się. Wstydzisz się? Schowaj się na zapleczu. Mimo wszystko to racja. Mężczyźni tracą głowę dla skromnych dziewcząt. Już idę. Cześć. Cześć. Myślałam, że macie próbę. Tak, ale Tony wyszedł na chwilę. O ile zrozumiałem, chciał z nim mówić pan Juan Carlos. Na pewno przez moją ciotkę. Co ma do tego twoja ciotka? Bardzo wiele. Niestety nie lubi muzyki współczesnej. I jej opinia tak się liczy? Tak. Rozkazuje w tym domu. To znaczy, że skończyliśmy z muzyką. Nie, chyba nie. Ciotka jest impulsywna, ale mój kuzyn może was obronić. Jaki jest twój kuzyn? Juan Carlos? Tak. Nie wiem. Myślę, że ma dobry charakter. Ale jest bardzo dumny, zarozumiały. Aroczowie uważają, że należą do wyższej sfery. A to nieprawda? Powiedziałabym, że należą do klasy średniej. Mogę krytykować, bo sama należę do nich. Lepiej zmieńmy temat. Zgoda. Bardzo lubisz muzykę? Nie widać tego? Nie wiem. Mało cię znam. Bardzo lubię. Do jakiej chodzisz szkoły? Do przemysłowej. Dziwne. Dlaczego się śmiejesz? Lubisz muzykę i chodzisz do szkoły przemysłowej? Moja rodzina należy do bardzo niskiej warstwy i nie może pozwolić sobie na taki luksus, żeby dzieci były artystami. Wiem o tym. Pracuję w opiece społecznej.
Purtroppo lo sa anche. Moja matka sprzedaje na ulicy losy na loterię. Sei figlio. Jesteś jedynakiem? Nie. Mam siostrę. Niestety pracuję u fryzjerki. Dlaczego mówisz to takim tonem? Nie ma nic złego w tej pracy. Nie, w tym nie ma nic złego. Ale nie podoba mi się ten zakład. Gdzie to jest? W Śródmieściu. Nie pamiętam dobrze nazwy, ale właścicielka nazywa się Madame Yolanda. Witam, doktorze. Cześć, Mario. Widzi pan, przyszłam. Ale przemokłaś. To przez burzę. Wyglądasz jak zmokły kurczak. Siadaj. Zobacz, jakie masz buty, stopy. Przyniosę ci kapcie, bo się przeziębisz. Jak tu dotarłaś, piechotą? Nie, autobusem. Nie miałaś pieniędzy na taksówkę? Miałam, ale wolałam zaoszczędzić. Trudno zarobić. Ale mogłam przyjechać za darmo, samochodem. Za darmo? Tak. Z inżynierem Juanem Carlosem. Albo z doktorem Oskarem. Szukam cię. Ciotka znowu cię potrzebuje. Chcę porozmawiać o przyjęciu na Sylwestra. Proszę cię, iść do niej. Z twoim bratem jest źle. Naprawdę? Spróbuję ją ułagodzić. Cześć, Roli. Jak się pani czuje? Bardzo dobrze. Jak próba? Bardzo dobrze. Ale chyba była ostatnia. Nie, moja bratowa jest impulsywna. Ale szybko jej przechodzi. Miejmy nadzieję. Lubisz grać z moim synem? Oczywiście. I bardzo lubię tu przychodzić. A więc mój syn jest sympatyczny? Tak. Nie tylko on. Dianę też lubisz? Tak. I panią. Stopy. Pierwszy raz widzę, jak pan się śmieje. To prawda, nie śmiałem się od dawna. Ale spoważnijmy i wróćmy do naszych spraw. Muszę ci dać kilka wskazówek, jak postępować. Trafimy do sądu? Nie, na razie nie. Choć Lastra nie ustępuje, ale przekonam go, żeby wycofał pozew. Będzie pan z nim rozmawiał? Z tym wstręciuchem? Już rozmawiałem. Co? Już pan rozmawiał? Co powiedział? Powiedział, że wycofa pozew, jeśli poprosisz go o to osobiście. Nigdy. Ja też tak mu powiedziałem. I co będzie? Sprawa pójdzie swoim trybem. Przeprowadzą dochodzenie i kiedy zakończą, skierują sprawę do sądu. Wtedy otrzymasz wezwanie. Przyjdzie do moich państwa? Nie, załatwiłem zmianę adresu. Podałem, że pracujesz u Aroczów, ale mieszkasz tutaj. Tyle kłopotu. Gdyby kłopoty były tylko takie. Jest jeszcze coś? Tak. Jeśli Lastra nie wycofa skargi, będzie proces. To straszne. Ten człowiek ma tyle znajomości. Mogą mu uwierzyć. Ludzie pomyślą, że jestem złodziejką. Wsadzą mnie do więzienia. Nie, aż tak się nie martw. Jak mam się nie martwić? Wie pan, co znaczy być w więzieniu? Zamknięta przez tyle czasu? Wiem. Spędziłem w więzieniu 13 długich lat. Pan? Tak, ja. I co więcej, byłem niewinny.
Vuoi che ti racconti? Chcesz, żebym ci to opowiedział? Chcesz wiedzieć, przez kogo mnie skazano? I dlaczego? Koniec odcinka 19. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Jerzy Grabowski. Czytał Lucjan Szołajski. Thank you.